Siemano, siemano, witam bardzo serdecznie na kolejnym... O kurde, ale się zakrztusiłem. Widzowie, prawie umarłem, zaczynając wstęp. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym filmie. Ja jestem Szczypson oczywiście, a dzisiaj jesteśmy na Palionowie, tradycyjnie na Palionowie. Na samym starcie zapraszam was na mój kanał Szczypson Plus, na którym codziennie odcinki o godzinie 14:14. Tam z Jagiełem, który przypomnę, że wczoraj perfidnie włamał mi się na konto tutaj na Palionowie i narobił jakichś dziwnych syfów. Między innymi tą głowę mi zamienił, ale patrzcie, ja już tutaj tą głowę, że tak powiem, zamieniłem. Już jest moja głowa z powrotem, więc już nie ma już tego, co było, już to naprawdę prawiłem z powrotem. No ale możecie wbić na plusa, ponieważ tam odcinki z Jagiełem są, więc zachęcam do tego, żeby tam wbić, ponieważ tam mega fajne filmy, więc zapraszam. No i tak, ja tutaj podziękuję również, bo skoro już wczoraj się Jagieł włamał i tak dalej, wy też mega, że tak powiem, ochoczo poszliście do niego na kanał, za co wam bardzo dziękuję, bo mi to się, ja tak chciałem, żeby Jagiełowi się udało, bo to taki w porządku chłopak jest, idźcie zobaczyć, co tam u niego. No ale też między innymi, jak chcecie zobaczyć, co u niego, to możecie wbić na kanał Filip Szczypka, ponieważ tam od 10 czerwca startują vlogi, już jesteśmy w trakcie nagrywania, ja już nawet w trakcie montowania pierwszego vloga, więc za niedługo możecie się spodziewać naprawdę bardzo fajnych materiałów, które może na początku nie będą jakieś wybitne, ale z czasem mam nadzieję, że staną się coraz lepsze i że miło spędzimy razem czas. A tymczasem widzowie, na dzisiejszym odcinku, tak jak widzicie po tytule, mam bardzo prosty plan. Ja dzisiaj biorę tak, patrzcie, mam pustą skrzynkę, biorę sobie tę skrzynkę, ponieważ będziemy dzisiaj ładować do tej skrzynki, znaczy w sumie dopiero na miejscu już jakby, ponieważ dzisiaj robimy trolla. Dzisiaj troll na Milki, dzisiaj robię ją w konia, że wprowadzam się do niej, że od dzisiaj mieszkam z nią. Ponieważ wiecie, każdy ma swój dom i tak dalej, no a nie będzie lepszego trolla niż to, żeby ją sprankować, że od dzisiaj będę mieszkać z nią. No wiecie, to zobaczymy, jak ona na to zareaguje, czy ona w ogóle chciałaby, żebym z nią zamieszkał, czy raczej będzie mówić mi, że weź się wynoś, jesteś, śmierdzisz i w ogóle nic stąd. No to może też tak być, nie? Więc jakby, dobra, ogarnijmy sobie rzeczy, które nam są potrzebne, takie najważniejsze rzeczy przy przeprowadzce. Więc tak, na pewno jedna z najważniejszych rzeczy, łóżko. Ej kurde, tu jest tajna baza w ogóle pod tym moim łóżkiem. Milki to kiedyś zbudowało, ja zapomniałem o tym całkowicie. Ej dobra, ja muszę zobaczyć, jak to tam wygląda, dawno mnie tam nie było. Jak to tu wygląda, halo? Pusto tak jak było. Ej, tu są skrzynki jakieś. Dobra, pusto w tych skrzynkach też jest. Dobra, zabierzmy ten wózek. Oj, zniszczyłem tu troszkę, przepraszam, nie chciałem tak niszczyć. Dobra, tutaj, okej, wychodzimy na górę. Zabierzmy ten wózek, bo on tutaj jest całkiem fajny. Tutaj on się bardziej lepiej prezentuje. I dobra, czekajcie, ja na dole miałem łóżko, to ja idę po to łóżko na dole, chcę zabrać to łóżko, a moje zostawię. To łóżko i tak jest nieużywane tutaj, nie? Więc po co ono tutaj ma, że tak powiem, być? Możemy sobie teraz wyjść na spokojnie i postawić tutaj łóżko tak jak było. Ustawić sobie spawn pointa. O, akurat się położyłem do spania, ale. Nie to dzisiaj, bo zaraz będziemy spać u Milki, jak mi się uda przeprowadzkę, że tak to ujmę. Dobra, mamy tak, mamy łóżko. Łóżko jest potrzebne, bardzo potrzebne jest do przeprowadzki. Dodatkowo na pewno przyda nam się sporo żarcia, takie wiecie, żeby było, że mamy jakieś zapasy żarcia swoje i tak dalej. Przyda się sporo skrzynek, po to, żebyśmy mieli właśnie... żebyśmy byli jakby przygotowani na to, że żebyśmy mieli jakby, że mówimy, że zabraliśmy ze sobą własną szafę, wiecie o co chodzi. Coś tego typu, nie wiem dlaczego mi brakło tutaj, dobra, teraz zróbmy tak, okej. O, mamy 9 skrzynek, to nam wystarczy. Zabierzmy ze sobą może jeszcze jakieś takie, jakiś prezent dla niej, jakiś prezent z okazji tego, że się do niej wprowadzamy. To jest jakiś plan, czy ja, ale ja nie mam żadnych kwiatków, tu mam w ogóle fajerwerki zrobione. Dobra, ale ja pod... Kurczę, obróciłem sobie sadzonkę. Dobra, weźmy sobie, dobra, to weźmiemy. Weźmiemy to i potrzebuję jeszcze tego, jak to się nazywa, doniczki. Dobra, tu jest doniczka, więc zabierzmy po prostu tą doniczkę. Ja sobie tutaj, że tak powiem, kiedy indziej zasadzę coś. Więc sobie miałem razem z kwiatkiem. To jej damy. Mamy kwiatek razem z doniczką, że niby to prezent dla nas z okazji tego, że się do niej wprowadzamy. No i damy jej trochę złota w zamian, jakby wiecie, jako czynsz za pierwszy dzień. Może, czekajcie, jaki czynsz może być? Ile może kosztować mieszkanie u kogoś? No, normalnie, że tak powiem, wynajmowane mieszkanie kosztuje 1000 coś, ale nie dam jej 1000 coś złota, bo to jest o wiele więcej warte, więc po prostu dajmy może tak, no nie wiem, z 15, no 1500, tak mniej więcej załóżmy, że kosztuje wynajęte mieszkanie, no to załóżmy, że jedna sztabka złota jest warta 100 zł i 15 sztabek złota daje nam kwotę 1500 zł na przykład i to nam w zupełności wystarczy. Dobra, czy coś jeszcze potrzebuję innego tam do niej? Dobra, wezmę siodło, nie wiem po co mi jest siodło, wezmę jedną linę. Może jakiś śmieszny żarcik powiemy w trakcie, jak się uda, z tym związany, może coś ten. I wezmę tabliczkę, żeby podpisać miejsce, w którym ja będę żył. Dobra, jesteśmy gotowi na trolla. Dobra, uwaga, czy coś tutaj jeszcze mi się przyda z takich rzeczy? Tu mam jakieś puste skrzynki, to nie. Idziemy w takim razie do niej zobaczyć, jaka będzie jej reakcja na to, że się wprowadzam. I uwaga, plan jest taki, że wchodzimy i jakby zachowujemy się tak, jakby to było zaplanowane, że od początku miałem tam mieszkać, wiecie o co chodzi, nie? Żeby ona, ten, dobra, wchodzimy do środka, halo. Dzień dobry. You spin me right.
Dzień dobry. Co ty robisz? Co ty robisz? No, pomidora mam robię. Ale... Chyba grzyba mam. Co? Excuse me, oszalałeś. Dobra, ja przyszedłem się wprowadzić. Gdzie jest mój pokój? Co? Mój pokój, co gdzie jest? Ja, no, ja się chcę przyjrzeć na mój pokój. Gdzie jest mój pokój? Ale co? Dobra, ja się tutaj, czyli to jest twoje łóżko. A, że ty gdzieś indziej pójdziesz, tak? Dobra, czyli od dzisiaj co ja tutaj ty będę robisz? Mieszkać. Dobra. Czemu? No to tutaj, że tak powiem, już jestem ulokowany. A gdzie jest Daisy? Co? Czy ty mi Daisy zakopałeś? Nie. Nie, no przecież mnie tu nie było, że ty tutaj jesteś teraz. Proszę bardzo, bierz łóżko, ja się kładę, aha, idź spać. Ja co? Już, no jestem u siebie, idź do swojego pokoju. O co ci, weź! Idź do swojego pokoju! Ej, no co jest? Dlaczego mnie zrzucę z łóżka? Idź do swojego pokoju. Czekaj, od początku. Ja się wprowadzam, tu. Ja tu mieszkam już. Tutaj. Tu mieszkam, tu jest granica mojego pokoju. Nie mieszkasz tu, no. Co zrobiłeś z łóżkiem? Zjadłem? No weź! No odejdź stąd, to jest mój pokój. No. Ej, co zrobiłaś z moim łóżkiem? No to jest mój... Ej, co jest? Jezu, tak samo zrobiłem. Dobra, to gdzie jest mój pokój, skoro proszę ten jest twój? Stąd. No nie, ale no, na dole. Czyli jak co, przerobimy to? Przerobimy to? O, nie, na pokój? Nie. Tu nie, będzie nie, mój pokój. Nie, no ty masz na dole pokój, jak chcesz. Tam ale jaki na dole? Dobra, to gdzie jest mój pokój? No na dole tam, no ale to jak ty, jaki pokój, o co ci chodzi? Gdzie pokój? Co? Ja tu na górze się wprowadzam, to jest mój dom, nie, a może na górze się na górze będę mieszkał. Może tu, no może nie. Się pozbędziemy enchantu, mogę tu mieszkać? Nie, no dobra, nie dzięki. Możesz, no Jezu, ej, no nie, moje wszystkie rzeczy, no ale to jest mój pokój zbierasz? Od teraz, nie? To nie jest twój pokój. No nie, no ja się tu wprowadzam. No ej, no nie możesz tak, dlaczego bardzo nie fajny mam pokój, rzeczy. Bardzo mi się podoba, dziękuję ci bardzo, że tu mnie tak ugościłaś. Ale ja ci tak... To? Tu patrz, tak zrobię, bo tu ładnie to wygląda. No, coś takiego, nie? Fajne. I teraz tak, tu stawiam sobie łóżko. Weźmiesz tą skrzynkę, no, bo chodzi. Nie chcę lapisu. Lapis damy gdzie indziej. Ej! Tu zamuruję, tak, będzie bo nietypowy. Cię pociacham. Nietypowy. Tak, ja lubię bardzo, bardzo lubię tutaj. Tu postawię tak, żeby było. Tutaj mam łóżko na środku. Tutaj patrz, zrobię sobie tak. Tak, zrobię sobie skrzynki, żebym miał tutaj, prawda, jakąś. Przesuniesz się, dziękuję. Dobra, tutaj ale, mam tak. Ale co ty tu robisz? No wprowadzam to się, stary. No przecież miałem się tu wprowadzić, nie? No nie, jak to nie. Ja nie udawaj, że nic nie wiesz, nie udawaj, że nic nie wiesz. Nie, gadaliśmy. Ja nie wiem, no. Nie udawaj, że nic nie wiesz. Tu stawiam tak, o, mega fajnie. Masz ten enchant. Czekaj, dobra, tutaj postawimy, okej. Okay. Robię. Tu brakło trochę nie biblioteczek, ale coś ogarniemy. Co? Endermana masz? Ale on też się tu wprowadza? Okej, okay, dobra. No nie! Dobra, to jest mój pokój. A czy ja mogę... Czekaj, bo ja potrzebuję jednego tego potrzebuję tutaj. Patrz tu. Ajajaj, tutaj nie wiem, tu brakuje, tu trzeba tak zrobić. O, mogę drzwi jakieś? Masz drewno? Gdzie masz drewno? Nie, no nie mam drewna, no ej! Co ty musi... robisz? O, crafting proszę... sobie też jeden wezmę do siebie do pokoju. Siema, Eniu. Eniu, dobra. Siema, Eniu. Ej, nie, no gdzie jest drewno? Gdzie jest drewno? Nie mam drewna. No nie, no musisz mnie oprowadzić, żebym wiedział, jak już tu mieszkam, nie? No tu jest weź. Drewno. Ale słuchaj, Filip, co tutaj robisz, powiedz mi? No ja się wprowadzam jeszcze do raz. Tego domu, nie? Nie, nie wprowadzasz się, do no skąd? Ale dlaczego nie? Tak było skąd dogadane. Nie było nic dogadane. Było dogadane, no od początku tak gadaliśmy, że ja się tu wprowadzam, nie? Nie, no nie gadaliśmy tak. Patrz, ale już są moje drzwi, już jest moje łóżko, już jestem prawie, że u siebie, nie? No nie. Patrz, już jestem u siebie. Proszę nie przekraczać tej linii, to jest mój pokój! Proszę się wynosić! Przepraszam, ej! Dobra, proszę nie naruszać mojej strefy prywatnej. Ja tutaj teraz... Creeper. Ła, no excuse me, to piecze! A, ja właśnie, proszę, proszę, tutaj mam przygotowane. Mam przygotowaną ten, tu jest czynsz zapłacony, 1500 w złocie. 15, naprawdę 15 tak, bo jedna stopka złota jest warta 100 złotych. A, i tu masz ten lapis swój, nie? Ale to jest za miesiąc, będę płacił co miesiąc, nie? Aha. Proszę nie naruszać mojej przestrzeni prywatnej. Ale to jest moje mieszkanie. O kurczę, spadłem piętro niżej. Ty, jestem u ciebie w pokoju. No jesteś, no ej, to nie. Czekaj, nie, bo ja mam no, za mocną siekierę. To jest... Stary, no mi tutaj dom cały rozwalisz. Czekaj, nie, już idę to naprawić. Patrz, bo tutaj patrz, bo wpadłem na taki pomysł, że tutaj dam tak i tutaj dam crafting. Bo tak lepiej to pasuje niż tam jak byłem pod łóżkiem, miałem ten crafting, nie? To już tak uważasz? Nie uważam tak. Uważam, że powinieneś stąd pójść na... Ej, dlaczego nie ma moich drzwi? Odej mi moje drzwi! No nie! Dobra, na szczęście mam jeszcze trzy na górze. No przestań, iść po te drzwi, no.
Idę po drzwi. Nie mieszkać, przecież masz swoje mieszkanie. Ale ja od dzisiaj mieszkam tutaj. Tak było mówione. Czemu? Tak było mówione. Nie, no nie było mówione, ty mnie tutaj wkręcasz jakoś. Taki był plan. Taki był plan. Przecież. Nie. Czekaj, czego ty nie rozumiesz? Czekaj. Patrz. Proszę mnie nie denerwować. Ała, no dlaczego mi tak robisz? Pokój. Dobra. Dobra. Ała, mam w serduszka. Nie. Przestań. Widzisz, jak jest podpisane? Tu? Nie, tu nic nie ma. Proszę. Nie. Dlaczego ty naruszasz moją przestrzeń prywatną? No i dlaczego ty masz złotą? Dlaczego ty masz złotą siekierę? Co cię opętało, że zrobiłaś złoty item? Nie, jak bardzo postanowiłaś Taką znalazłam. Proszę nie naruszać mojej strefy prywatnej. Proszę nie naruszać mojej strefy prywatnej. Dobra, słuchaj. Co? Fajerwerki aż strzelają na część, że tu zamieszkałem. Możesz odłożyć tutaj moje drzwi? Ty się tutaj za bardzo czujesz. Ja po prostu chcę mieć strefę prywatną. To jest moja strefa prywatna. Ja nie zabrałem dużo. Ja po prostu tyle potrzebuję. Ja naprawdę niewiele wymagam. Jestem bardzo, że tak powiem, dogadam się, nie? Nie, to jest jakieś po prostu. Patrz, tu nawet oddaję ten bloczek, tu. Gdzie są moje drzwi? Oddaj mi moje drzwi. Nie dam żadnych twoich drzwi. Oddaj mi. To są moje drzwi wszystko. Ale ja potrzebuję drzwi do mojego pokoju. Gdzie ty zabrałeś te wszystkie drzwi? Zabiję cię, po prostu cię zabiję, przysięgam. Dobra, ty chyba się pozamieniałeś z... Co mnie zabijesz? Co? Gdzie jest Daisy? Ja nie wiem, gdzie jest Daisy, przecież ja tutaj dopiero co przyszedłem. Dobra, dawaj mi Daisy, gdzie Ale ja tu dopiero udałeś? Przyszedłem, skąd ja mam wiedzieć, nie gdzie jest ten kocur? Nie, gdzieś wsadziłeś ją, gdzieś biedna siedzi. Nie wiem, gdzie jest kocur. Przecież ja tu przyszedłem, to już jej nie było. No właśnie, to ty zabiłeś, a ja wiem, No przecież, nie, no to ty tutaj byłaś, zanim ja przyszedłem, nie? Czekaj, nie, gdzie ty nie, jesteś? Nie. Dobra, chodź, poszukamy kota. Jako, że już tu mieszkam, to mnie zaczęło troszkę interesować, no. Patrz, tak, no pewnie tu gdzieś jest zakop. No oczywiście, że tu jest, kurczę. No tak, bo ty go tutaj zakopałeś, ją tu. Nie ja! No przecież tak, ja, ale sam, ja przecież ją znalazłem, ja ci mówiłem, że ona tu jest, a ty ten. I co ona, patrz, się położyła na łóżku. No położyła się, na moim łóżku, no co? No, kurde, no i widzisz, dobrze, że ją znalazłem, Biedna tam siedziała pod tym, nie? A ty ją oczywiście tam zakopałaś i teraz na mnie zwalasz winę. Dobra, ja wracam do siebie do pokoju. Proszę nie zakłócać mojego porządku. Oj, nie. Weź, co to dlaczego, ma być dlaczego ty naruszasz moją strefę prywatną? Czy ja wchodzę ci do łazienki, jak się kąpiesz? Nie wchodzisz mi do łazienki, jak się kąpię, no właśnie, kąpię, ale... proszę wyjść. Ja tutaj w tym momencie będę się przebierał. Proszę nie podglądać. No już dobra, nie dość, że mam drzwi z szybą i widać wszystko. Się. Dobra. Widzę co robisz. Co widzisz? No widzę na F5. No ja po prostu przechodzę, no jest to no, znikąd, no, tak? A ta luneta, co tak, patrzysz? Jaka luneta? No, ja no jaka luneta? Dobra, ja idę spać. Przesadzasz. Ja idę spać. Nawet nie ma nocy, nie możesz iść spać. Co ty robisz? Śpię. To jest najgorsze udawanie snu na świecie, przysięgam. daj mi spać w spokoju. Nie, weź po prostu, kurde, przypadek to postawiłam. Weź, po prostu, no. Co za? No way! No jak to się dzieje, że ty zawsze masz ten głupi blocze? No ja, ej, to jest niemożliwe, to jest po prostu... No way, ej, to się nie dzieje naprawdę. Ej, nie, no to jest jakoś niemożliwe. Czemu zawsze ja? Nie, no nie wytrzymam, ja się poddaję. Idź do swojego pokoju, no kurde, zawsze ci miałem stronę. O, czy już mogę iść do swojego pokoju, super. Mega, super, że to dogadaliśmy. Mega fajnie, czy już mogę się tu rozłożyć. A, właśnie, bo ja przyniosłem prezent, mam. Jaki? Tu. Kwiatek. Ej, oddaj mi, dobra, ja mam jeszcze. Ten, co sobie drzwi zrobił, ja pierniczę.
Spokojnie. Nie, dobra. Nie, co mam się... Ja jestem przygotowany na to, że ty jeszcze mi te drzwi rozwalisz 14 razy, więc spokojnie. No, nawet 15, bo zabrałem. Okej. Okay. Chcemy wolności! Wyrzucam! Coś tam przez... No dobra, daj mi spokój. Ja tutaj idę do ten, do pokoju, proszę mnie tutaj nie nachodzić. I tego nie, Endermana, patrz. Nie, dobra. Co? Patrz się na Endermana. Zobacz na niego. Endermana. O, popatrzyłem. No i fajnie. No ej, nie zostawiam do samej! Au. No przestań! O, ja dobra. No co? Teraz ci się ten pokój podoba? Czyli mam no iść na dół jednak? Nie, podoba, no! Nie, no, ale on nie z nami jest sfokusowany, nie na tobie. No to nie możesz go zabić. Ała, ała, przestań, no, przestań. Proszę przestań. Opuścić mój pokój. Proszę nie, opuścić mój pokój. Okej. Okay. No chcę chyba wejść. No stary! No możesz mnie nie zachodzić do mojego pokoju, ja chcę w spokoju odpocząć. Dobra, ja już miałam sił mieszkać, co tu było. Mogę? Mam dość. Mogę tu mieszkać? Rób sobie co chcesz. Dobra, dzięki. Dobra, widzowie, zbieramy się stąd i wychodzimy. Wychodzimy zanim ona tu wróci. Zbieram wszystko, co tu zabrałem. Wracamy to tu. Patrzcie, tak robimy. Uwaga, tu. Kurczę, żeby jej nie rozwalę, no. Czekajcie, muszę się stąd jakoś wydostać. Jak stąd wyjść? Bym zabił... Albo mam pomysł, dobra, jednak mogę stąd wyjść. Okej. Okay. Jesteśmy po drugiej stronie. Okej, okay. Idziemy do siebie na chatę. Koniec pranku. Udało mi się ją sprankować, ale zaakceptowała to. Czyli ostatecznie zgodziłaby się na moje tam mieszkanie, mimo że bardzo tego nie chciała. No ale dobra. W każdym razie to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Myślę, że troll jak najbardziej udany. Nie wiem, zaraz pójdę ją przeprosić, że tak byłem nachalny. Chociaż w sumie nie wiem, bo ona nie chciała mnie tam, a myślałem, że się lubimy. No trudno. Widzimy się na kolejnym filmie. Trzymajcie się. Pa, pa.